Oficjalnie dyrektor szkoły jest z tym, że zawieszony w obowiązkach trwa postępowanie i dopóki nie będzie wiążących decyzji, te na szczeblu miejskim również nie zapadną. W szkole są dwie panie wiceprezydent i to one do zakończenia postępowania kierują placówką. Jeżeli chodzi o petycję, która trafiła na moje ręce, to była petycja rodziców, którzy nie chcą powrotu pani dyrektor do szkoły. Znaczy, cały problem związany jest z wyimaginowanym terminem powrotu, bo gdzieś pojawiła się informacja i zresztą ta petycja była wynikiem tej informacji, że od 1 lipca pani dyrektor wraca, że instancja, która teraz badała jej całą tę sprawę zaistniałą w szkole, rzekomo ją uniewinniła i w związku z tym od 1 lipca mamy powrót pani dyrektor na stanowisko. No nie ma takiego miejsca. Taka sytuacja nie miała miejsca. Wyższa instancja oddała sprawę do ponownego rozpatrzenia do Łodzi, a ta data 1 lipca, no nie wiem skąd. Rozumiem, czyli w szkole podstawowej numer 3 od 1 września jaka będzie sytuacja, jeżeli chodzi o dyrekcję? Na tę chwilę, w której się obecnie znajdujemy, 1 września zaczynamy rok szkolny, jeżeli się nic zmieni, ze składem dyrektorskim obecnym, czyli z dwoma paniami wicedyrektorami, ale przez wakacje może się naprawdę wiele wydarzyć, choćby ta petycja jest już, zmienia pogląd na całą sytuację, bo jest już wyraźne stanowisko Rady Rodziców, czego wcześniej na przykład nie było, a więc mówię, ta sprawa naprawdę może ulec jeszcze wielokrotnie zmianom w ciągu chociażby tych 2 miesięcy. Teraz pytanie, w jakim terminie rozpatrzy ponownie tę sprawę ta łódzka instancja, czy będzie od tej sprawy ponowne odwołanie, czy pojawią się jakieś nowe okoliczności. Mówię, w tym momencie, w którym teraz się znajdujemy, sytuacja nie ulega zmianie, ale wszystko może ulec zmianie naprawdę w ciągu tygodnia, 2-3. Ale tak, mamy 2 wicedyrektorów, to znaczy, że jest szansa, że będzie ogłoszony konkurs na dyrektora nowego. Znaczy, i to jest właśnie ten problem, bo moglibyśmy wybrać pełniącego obowiązki dyrektora, ale pełniącego wybieramy w momencie, kiedy nie ma dyrektora, a ten dyrektor jest tylko zawieszony. Więc mamy 2 dyrektorów, którym dano upoważnienia do prowadzenia placówki zgodnie z prawem, no i oni sobie świetnie radzą. To jest kolejna kwestia, którą trzeba poruszyć, że ten rok jest rokiem bardzo dobrym do szkoły, jeżeli mówimy o tym, co się wokół samej szkoły i w tej szkole dzieje. To jest chyba najlepszy rok, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych przez trójkę. Panie dyrektor, naprawdę, wyśmienicie się sobie radzą. Mają prawo być zmęczone, ja to rozumiem, ale to też nie jest tak, że to wszystko robione jest bez porozumienia z nimi. Ja naprawdę jestem w stałym kontakcie z nimi, staram się im w miarę możliwości wspierać, pomagać. Nie jest mi to obojętne, bo tak jak wspominam za każdym razem, no i moje dziecko chodzi do tej szkoły, a więc to nie jest tak, że jest mi to kompletnie obojętne. Chciałbym jednak, żeby jeżeli podjęte zostaną jakieś ostateczne decyzje w związku z panią dyrektor, to żeby one były prawnie usankcjonowane.